W weekend odbyło się zebranie roczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Przyjęto tam dwa apele. Jeden z nich dotyczy tego ograniczenia, które dotyczy języka mniejszości, ale jest drugi, a może odczytam tutaj fragment. W roku 2023, trudnym roku, czekają nas wybory samorządowe i parlamentarne. Jako pełnoprawni obywatele Polski mamy prawo w tych wyborach wziąć czynny udział. Od lat mamy reprezentantów zarówno na poziomie regionalnym, jak i w Sejmie. Reprezentanci naszej społeczności dbają o rozwój naszego heimatu i reprezentują nas na szczeblu krajowym, troszcząc się i broniąc praw mniejszości narodowych. I teraz, tym bardziej, mimo niesprzyjającej sytuacji politycznej, mimo decyzji dyskryminujących Niemców w Polsce, konieczne jest zachowanie ciągłości, a nawet zwiększenie reprezentacji politycznej, zarówno w regionie, jak i w polskim parlamencie. I moje pytanie jest takie, bo mówił pan swego czasu o tym, że chciałby, właściwie projekt ustawy już pan zaprezentował, taki, aby zlikwidować ten przywilej wyborczy dla mniejszości niemieckiej. Czy coś się dzieje w tym temacie? No i jak się pan odniesie do tego apelu? Tu jest Polska, a nie żaden heimat, to po pierwsze. I chciałbym, żeby wszyscy członkowie władz mniejszości niemieckiej to usłyszeli. Po drugie, samo stanowisko Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, sugerujące, że w Polsce mniejszość niemiecka jest dyskryminowana, jest skandaliczne, ponieważ nie jest dyskryminowana. Polska przeznacza setki milionów złotych na naukę języka ojczystego niemieckiego w polskich szkołach. Tymczasem od 31 lat, od czasu podpisania 17 czerwca 1991 roku polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, Republika Federalna Niemiec nie przeznaczała nawet euro na naukę języka polskiego jako ojczystego w trybie szkolnym zgodnie z artykułem 21 punkt 2 traktatu. W związku z tym, jeżeli mniejszość niemiecka twierdzi, że są lojalnymi obywatelami Rzeczpospolitej, a widać, że nie są, skoro takie stanowiska przyjmują, to powinni robić wszystko, żeby obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którym odbierane jest przez państwo niemieckie możliwość nauki swoich dzieci w języku polskim ojczystym, w końcu to prawo zgodnie z traktatem z 1991 roku mieli, to po pierwsze. Po drugie, tak, mam przygotowany już projekt ustawy, który jest w istocie ustawą Prawa i Sprawiedliwości z roku 2004. Czekam na informacje ze strony Klubu Parlamentarnego PiS-u, kiedy rozpoczną się prace nad zmianą ordynacji. Zrobię wszystko, aby ten absolutnie nieuprawniony przywilej dla mniejszości niemieckiej znieść z ustawy o ordynacji wyborczej. Tyle praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw dla mniejszości polskiej i Polaków w Niemczech.